Dzień dobry panie burmistrzu. Dzień dobry. W tym tygodniu chciałabym skupić się na sprawach związanych z organizacją życia na terenie gminy. W lutym odbyły się spotkania sprawozdawcze z mieszkańcami gminy. Bardzo proszę o podsumowanie tych spotkań. W lutym rzeczywiście odbyły się spotkania sołeckie, gdzie sołtysi składali sprawozdania ze swojej działalności, ale była to też okazja do spotkania z większą ilością mieszkańców naszych sołectw, gdzie oczywiście były poruszane różne tematy, również te bo ludzie zawsze pytają o to, jakie zadania będą realizowane w 2016 roku na terenie ich sołectw. Zdecydowana większość pytań dotyczyła dróg, chodników, ścieżek rowerowych i też na te pytania odpowiadaliśmy. No i tu trzeba było wymienić w poszczególnych sołectwach, jakie zadania będą realizowane, i tu w, zacznę od kręcka, w kręcku budowa drogi przy przedszkolu w Kosieczynie. Oczywiście poruszany był temat utwardzenia drogi ulica Podgórna do przejścia, zejścia dla pieszych pod wiadukty kolejowe. Dąbrówka Wielkopolska to tradycyjnie ulica Mała, ulica Dworcowa. Tak zwana Błotna i Czcielska. Rozpoczęliśmy już działania na ulicy Błotnej, będą one zrealizowane, już się rozpoczęła więc na wiosnę powinny być skończone. Również jeżeli chodzi o ulicę Czcielską, będzie ona zrobiona w Rogozińcu. No to przejście między ulicami przy dawnym klubie też w najbliższy poniedziałek rozpoczną się tam działania. Rondo na placu Dworcowym w Zbąszynku zostało wyposażone w nowoczesne kamery. Proszę powiedzieć, jaki był cel instalacji monitoringu w tym miejscu. Zdecydowanie chodzi o poprawienie bezpieczeństwa. Jest to główne skrzyżowanie dróg prowadzących spod diaduktów Kosieczyńskich, czyli naszej głównej drogi, ale też zbiega się tam zbiegają się drogi PCK Wojska Polskiego Chrobrego właśnie w Kosieczyńska, a więc to jest taki element naszego miasta, teren, których należało zmonitorować. Wiemy, kto się po terenie naszego miasta porusza, ale też zostało zmonitorowane wyjście z dworca, czyli wiemy, kto wchodzi, wychodzi z dworca, jak się zachowują też kierowcy na tym terenie, ale w najbliższym czasie przewidujemy tam nowe nasadzenia, też powstanie tam, zostanie postawiony zdrój zamontowany, zdrój uliczny, ławki, a więc chcemy mieć ten teren zmonitorowany. Mieszkańcy narzekają na brak możliwości zaparkowania samochodów w okolicach dworca PKP. Czy planowane są zmiany w, w tym zakresie? Są planowane. Część już została wykonana. Tu chciałbym przy okazji poinformować, że zostały zawieszone tabliczki pod tymi miejscami parkingowymi przy ulicy PCK. Z, z taką możliwością parkowania tylko do 30 minut, wyeliminowało to zdecydowanie pracowników dojeżdżających na pociąg i jadących później do pracy, gdzie te samochody praktycznie cały dzień ten parking blokowały. Obecnie już tam jest możliwość zaparkowania swobodnego, są wolne miejsca, ale też w najbliższym czasie e, zwołałem komisję, czyli w najbliższy wtorek odbędzie się takie spotkanie właśnie komisji decydującej o regulacji ruchu i oznakowaniu. Przyjadą właśnie przede wszystkim policjanci z komendy powiatowej związanie z ruchem i chcemy przeanalizować właśnie tą możliwość parkowania, ale też wjazdu bezpośrednio przed samym dworcem na te miejsce tam przed drzwiami, przed wejściem na dworzec. Być może w najbliższym czasie będzie opinia na tyle pozytywna, że to rozwiązanie tam się zmieni. Także proponuję śledzić na bieżąco znaki, żeby znowu nie było jakichś tam konfliktów z prawem. Bardzo dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia za tydzień. thank you